Zaczynamy od jednej z najstarszych pieśni polskich, pieśni rycerskiej. Jesteśmy sanktuarium maryjnym, a więc zaczniemy Bogu Rodzicą. Gościmy dzisiaj kompozytora Janusza Kochuta i to w jego interpretacjach, w jego opracowaniach usłyszymy te hymny, pieśni oraz jego kompozycje. Janusz już tutaj jest przy instrumencie klawiszowym, będzie dzisiaj dla Państwa grał na stage piano. Natomiast wokalistką, solistką będzie Joanna Jatkowska-Korpiela, sopran. Już Państwo mieli okazję ją przed chwilą usłyszeć. Ja będę razem z Januszem prowadzić dzisiejszy koncert. Bardzo pięknie Państwa witam. Nazywam się Urszula Mizia. Będę również grać na wiolonczeli. Był rok 1816. Polska na chwilę mogła cieszyć się powstaniem Królestwa Polskiego. Był to sygnał do tego, że być może częściowo, chociaż państwowość polska będzie zachowana. Był to czas, kiedy powstał ten hymn, który za chwileczkę zaśpiewamy, może wspólnie. Boże, coś Polska. To pieśń, która nie powstała z okazji liturgicznej, ale właśnie by uczcić rocznicę Królestwa Polskiego. Niestety już wkrótce końcowe słowa po
ojczyzną wolną pobłogosław Panie, zastąpiono ojczyzną wolną, racz nam wrócić Panie. Tak więc Polacy, mimo swej nadziei pokładanej w, niestety tym razem w carze Aleksandrze I, nie doczekali się upragnionej niepodległości. Boże, coś Polskę. Konstanty Krumłowski, Jak długo w sercach naszych, to pieśń, która powstała w zaborze austriackim, ale była szczególnie popularna w okresie powstań śląskich oraz plebiscytów na Śląsku. Teraz zaprezentujemy tę pieśń już właśnie ze zmienionym tekstem i taką, jaka była śpiewana przez Ślązaków. Choć kropla polskiej krwi, jak długo w sercach naszych ojczysta miłość tkwi. Stać będzie kraj nasz cały, stać będzie piastów gród. Zwycięży orzeł biały, zwycięży polski lud.
Pieśnią, która powstawała niezwykle spontanicznie, na różnych etapach odzyskiwania naszej niepodległości jest pieśń My Pierwsza Brygada. Tak się składa, że w czasie powstawały kolejne nowe zwrotki, tak więc właściwie to była taka pieśń, która towarzyszyła od samego początku powstania pierwszej brygady Józefa Piłsudskiego, Legionów Polskich, do czasu, kiedy między innymi kandydowała do hymnu państwowego. Dzisiaj Państwu zaprezentowaliśmy już dwie takie pieśni. Kandydatką do hymnu państwowego po roku 1918 była Bogurodzica. Był też hymn Boże coś Polskę. I teraz zaprezentujemy Państwu właśnie tę trzecią pieśń, którą znamy z twórczości żołnierskiej. My Pierwsza Brygada. Legiony to żołnierska nuta, legiony to ofiarny stos, legiony to żołnierska buta, legiony to straceńców los. My, pierwsza brygada, strzelecka gromada, na stos rzuciliśmy nasze życia, los, na stos, na stos. O ileż mąk, ileż cierpienia, o ileż krwi wylanych łez, pomimo to Beskidach wypływa i zaczyna swoją drogę Wisła, tak wpadając do Zatoki Gdańskiej, łączy się z miejscem, które w szczególny sposób w tym roku obchodzi niepodległość, z Puckiem, gdzie dokonywały się w 1920 roku symboliczne zaślubiny z morzem. Szanowni Państwo, z tej okazji mieliśmy wielką przyjemność i zaszczyt w tym roku zagrać pod pomnikiem Józefa Hallera w Pucku. Między innymi wykonywaliśmy tam właśnie ten hymn Marynarki Wojennej Morze, Nasze Morze. Jest to pieśń, którą skomponował kapitan Marynarki Wojennej Adam Kowalski. Morze, Nasze Morze. Każdy z nas
strażnicy wielkiej. Szanowni Państwo, gościmy dzisiaj znakomitego kompozytora, już nagrodzonego, mającego na swoim koncie wiele wspaniałych, wielkich form kompozycji, takich jak oratoria, jak musical, czy kantaty. I fragmenty z tych utworów zaprezentuje sam kompozytor, bowiem on najlepiej wie, co czuł i w jaki sposób inspirował się, tworząc swoje dzieła. Serdecznie Państwa zapraszam do kolejnej części, już bardziej poświęconej i twórczości Janusza Kochuta, i uczczeniu pobytu Jana Pawła II na Żywiecczyźnie. Witam Państwa bardzo serdecznie. Od początku mojego życia byłem blisko związany z osobą Jana Pawła II, jeszcze jako biskup. Udzielał mi pierwszej komunii świętej, potem bierzmowania i później mieliśmy możliwość grać oratorium Droga Nadziei w 2000 roku na placu świętego Piotra w jego obecności, a także gościa oczekiwanego w Łagiewnikach w czasie poświęcenia tej wspaniałej bazyliki, którą zapewne Państwo odwiedzają. Rozpoczniemy tę część poświęconą rozważaniom nad własnym zbawieniem, nad celem naszego życia, od utworu, który pochodzi z dramatu Zofii Kossak, Gość oczekiwany. Jest to modlitwa Zośki. Mowa w nim o pewnej młodej dziewczynie, która oczami duszy potrafiła rozpoznać obecność samego Chrystusa w swoim życiu. Myślę, że to jest najwspanialszy dar, jeżeli możemy żyć nieustannie w obecności naszego Pana. Posłuchajcie, Bóg jest niezwykły, jest tak wspaniały, tak dobry i miłosierny, że nawet wtedy, kiedy my o Nim nie pamiętamy, kiedy jesteśmy gdzieś naszymi myślami daleko, to On cały czas czuwa nad nami. Telefon do Niego jest cały czas wolny, możemy w każdej chwili się z Nim skomunikować. To największy dar chyba naszego Kościoła. Mogliśmy go przyjąć w tej chwili w Komunii Świętej do naszych serc i on tam mieszka, on tam przebywa i możemy go mieć najbliżej, jak to jest tylko możliwe w naszym sercu. I o tym mówi ta modlitwa Zośki. Thank you.
życie miłość. Tyś jest nasze dobro. Jeszcze jeden fragment z oratorium Gość Oczekiwany. Utwór jest skomponowany na chór, orkiestrę i solistów. Dzisiaj go usłyszycie Państwo w wersji kameralnej. Wizytę gościa. Jest to chyba najważniejszy moment, ponieważ do ubogiej chaty przychodzi żebrak i prosi o jałmużnę, prosi o wsparcie. Okazuje się, że ta uboga rodzina ma więcej serca dla niego niż inni bogaci ludzie, których wcześniej odwiedzał pod różnymi postaciami i ofiarują mu resztkę strawy, którą, jak to bywa w takich opowieściach, ofiarują, a później już czeka ich śmierć głodowa. I okazuje się, że pod postacią tego żebraka jest sam Chrystus. Zresztą siostra Faustyna też doświadczyła podobnej sytuacji, kiedy kiedyś zapukał do furty właśnie taki bardzo obleśny człowiek, może nawet odpychający, nieuprzejmy, śmierdział, no nie budził jakiejś wielkiej sympatii i wtedy siostra Faustyna zlitowała się nad nim, dała mu buty i tam poczęstowała go strawą. I wychodząc, ten żebrak obrócił się i zobaczyła twarz Jezusa, który powiedział: chciałem doświadczyć Twojego miłosierdzia. Także musimy uważać, bo czasami może Chrystus przyjść do nas pod postacią drugiego człowieka i wypróbować, czy jesteśmy chrześcijanami, czy tylko podajemy się za chrześcijan. Jesteśmy teoretykami. W tej sytuacji dzieje się wspaniały cud. Rodzina ta odnajduje w swojej komorze kufer pełen złota. Tym złotem dzieli się z wszystkimi potrzebującymi, nie zatrzymują go dla siebie. I to skutkuje tym, że też zostaje uzdrowiona niewidoma córka. Również matka odzyskuje zdrowie i zupełnie zmienia się sytuacja tej rodziny. Ci, którzy mieli zburzyć ich dom, odbudowują go. Wszystko całkowicie się odwraca ku dobremu.
I tak jest właśnie w Królestwie Bożym. Nie musimy się martwić, że zabraknie miłości, dobroci, pokoju, cierpliwości, uprzejmości, łagodności, opanowania. Im więcej tych rzeczy okazujemy innych, tym więcej sami ich doświadczamy. Gość oczekiwany. Oto Pan mojego losu, oto Bóg mojego serca, oto łaska mojej duszy, życia i miłości siewca. Teraz pieśń Miriam z oratorium Droga Nadziei.
Kiedy mamy w życiu jakiś cel wyraźny, jakąś perspektywę, wtedy jesteśmy dużo bardziej skłonni do poświęceń. Tak samo zauważyłem, że pracownicy, którzy mają dostać jakąś wysoką zapłatę, potrafią się bardziej zmobilizować i jakoś lepiej pracować. Czasami to się zdarza, czasami nie. W każdym razie, jeżeli my mamy w życiu perspektywę nieba, czyli miejsca, którego nikt nam nie zajmie, które jest najwspanialszym, jakie jest tylko możliwe, którego nasz umysł nie jest w stanie nawet dotknąć, oko nie widział, ucho nie słyszało, jak znamy z Ewangelii, to wtedy dużo łatwiej być miłosiernym, dużo łatwiej przebaczać, dużo łatwiej pomóc innemu potrzebującemu, dużo łatwiej też dostrzec w człowieku, którego uważamy nawet za złego, dziecko Boże, po prostu kogoś, kto bardziej potrzebuje wsparcia, miłosierdzia niż skarcenia, krytyki i obmówienia. I teraz fragment z oratorium Droga Nadziei, taniec Miriam. Kiedy Izraelici przeszli suchą nogą przez Morze Czerwone, zobaczyli, że to nie jest dzieło przypadku, że to jest chyba największy cud, jaki jest możliwy, żeby morze rozstąpiło się przed ich stopami i aby przeszli suchą nogą na drugą stronę. Natomiast zobaczcie, jak złość, jak zazdrość niesamowicie zaślepia ludzki umysł. Wojska Faraona, Faraon to był człowiek bardzo wykształcony, bardzo mądry, bardzo doświadczony. I jak to jest możliwe, że on wszedł w tą pustą przestrzeń pomiędzy falami morskimi za Izraelitami, nie zastanowił się, co się stanie, jak to morze wróci na swoje miejsce. I właśnie zaślepieni tą rządzą zysku, rządzą zemsty, Egipcjanie zginęli wszyscy w odmętach morskich. I kiedy Miriam zobaczyła to cudowne uratowanie, to cudowne ocalenie, zatańczyła i zaśpiewała nad brzegiem morza dla Pana. Myślę, że to najlepsze, co możemy zrobić w obliczu cudu. Oddać Bogu chwałę, nie przypisywać tego sobie ani różnym okolicznościom, ale zwrócić się do Dawcy, do Najwyższego. Taniec Miriam. Śpiewaj.
który potęgę zna okazał. Śpiewajmy pieśń chwały na cześć Pana, który potęgę okazał swą. Teraz fragment z kantaty Niepodległość do tekstów Cypriana Kamila Norwida, mojego ulubionego poety, z którym przebywam od najmłodszych lat, można powiedzieć. Bardzo jestem wdzięczny twórczości Czesława Niemena, który przybliżył właśnie wiersze Cypriana Kamila Norwida. Jest w nich niesamowita mądrość i duch proroczy. To będzie teraz moja piosenka druga, Marzenie o kraju pełnym szczęśliwości, gdzie ludzie są dla siebie życzliwi, uprzejmi, szanują tradycje. Po prostu raj na ziemi. Posłuchajcie tej mojej piosenki drugiej i myślę, że zatęsknicie również razem ze mną za takim życiem. A jest to możliwe. Thank you.
Szanowni Państwo, my przyjechaliśmy z Bielska. Tak się składa, że Bielsko właśnie w 1920 roku odzyskało niepodległość, tak jak cały Śląsk Cieszyński. No niestety nie miało tego szczęścia Zaolzie. Pieśń, którą za chwileczkę Państwo usłyszycie, właśnie skomponował kompozytor, który urodził się w Karwinie. I to on, mimo tego, że pozostał po drugiej części Polski, po tamtej stronie, był bardzo patriotycznie nastawiony, był działaczem polskim, Jan Kubisz skomponował kolejny hymn, który dzisiaj obecnie jest hymnem starostw skoczowskiego, bielskiego, cieszyńskiego. Ten hymn to Ojcowski Dom. Ojcowski dom to istny raj, dar Ojca Niebieskiego. Chociażbyś przeszedł cały świat, nie znajdziesz piękniejszego. Chociażbyś przeszedł cały świat, dziecino pierwszy raz do matki uśmiechnęła, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęła, tuś się uczyła Boga znać, tuś modlić się zaczęło. A gdy ci przyjdzie odejść stąd i pójść gdzieś w świat daleki, ojcowski dom, dziecino miej w pamięci swej na wieki. Ojcowski dom, dziecino miej w pamięci swej na wieki. Widzę, że i tak Państwo jesteście niezwykle dzielni, szczególnie tutaj młode pokolenie wytrzymuje. Niektóre już tylko duchem odbierają to, co tutaj się dzieje, ale naprawdę jesteście Państwo wspaniali. Zresztą macie tutaj proboszcza, jednego z niewielu w diecezji, który czuje, że sztuka jest potrzebna w życiu człowieka i organizuje koncerty. Jeszcze pamiętam, w Wilamowicach ksiądz był, później w innych miejscach i teraz macie to wielkie szczęście, że tutaj też kultura przychodzi do Was. Muszę przyznać, że to będzie pierwszy koncert mój tutaj. I w ogóle jeszcze nie byłem tutaj w kościele, chociaż przejeżdżałem wiele razy, jadąc gdzieś dalej. Także teraz dalszy ciąg. Opuszczamy tutaj część programu. Myślę, że jeszcze będziemy mieli możliwość dla Państwa wystąpić. Finał z kantaty Niepodległość do tekstów Mirosława Bochenka. No cóż tu mówić, słowa same mówią za siebie. Posłuchajcie. Zmienia dzień w dzień nasze
najwyższy czas docenić, czym jest Polska. Niech żyje w każdym z nas, chociaż jej cząstka. Kręci się świat, pisze przedziwną powieść i będzie za x lat współczesny człowiek, człowiek. Pochylmy się. I myślę, że zakończymy ten nasz koncert dwoma ulubionymi pieśniami Jana Pawła II. Mam nadzieję, że Państwo włączą się do tego wspólnego śpiewu, który jest modlitwą. Powtórzę tą prawdę, że kto śpiewa, ten jak gdyby dwukrotnie się modli. Dlatego zachęcam Was, żebyście się włączyli we wspólne śpiewanie, we wspólne wielbienie Boga. Za sprawą naszego chyba najwspanialszego rodaka Jana Pawła II. Chrystus, stając się bratem.
Serdecznie Państwu dziękujemy za uwagę. Księdzu proboszczowi bardzo, bardzo serdecznie dziękujemy. Fundatorem dzisiejszego koncertu było Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Byliśmy tutaj z Państwem w ramach projektu Świętujemy Naszą Niepodległość, a wystąpili przed Państwem Janusz Kochut. Joanna Jatkowska-Korpiela. Ja miałam przyjemność reprezentować Uniwersytet Śląski, który jest partnerem projektu. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę. Kłania się Urszula Mizia, a filmował Państwa pan Marcin Szendoł. U stóp naszej Pani Kazimierzowskiej dziękujemy za dzisiejszy dar mszy świętej, ale też pragniemy bardzo, ale to bardzo serdecznie podziękować za ten wspaniały koncert. Szanowni Państwo, uczta dla ducha, myślę, że to, co dziś przeżyliśmy, będzie dla nas natchnieniem na dalsze naszą pracę, na dalsze nasze działania. To, co Państwo dziś przedstawiliście w tą setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II, który jako Ojciec Święty wędrował po ziemi, pielgrzymował po Polsce, zrobił tak wiele dobrego. Dziś możemy śmiało powiedzieć, że dzięki niemu mamy wolną Polskę. 100 lat niepodległości, też piękne wydarzenie u nas w parafii. Mamy kwatery legionistów, gdzie jest to świadectwo walki i pracy na rzecz wolnej Polski. W imieniu samorządu gminy Rajcza, w imieniu nas tu wszystkich, którzy jesteśmy obecni, ale też tych nieobecnych z różnych powodów, pragniemy podziękować bardzo, ale to bardzo serdecznie Państwu za te miłe chwile, które mogliśmy tu spędzić. Był to dla nas wielki zaszczyt i przyjemność. Szanowni Państwo, jeszcze jedna taka niespodzianka. Dominik pragnie przekazać tu Państwu takie symboliczne kwiaty. Dostaliście Państwo kwiaty żywe, ale też coś, co związane jest z naszą kulturą, kwiaty z bibuły. I drodzy Państwo, to, co należy się dla Was od nas wszystkich. Ja Państwu pokażę, jest to serce, nasze serce rajczańskie, z naszym herbem. Dziękujemy bardzo. I tak na zakończenie, księże proboszczu, wielkie słowa uznania i podziękowania. Warto było dziś tu być. Wielkie Bóg zapłać. No jeszcze raz dziękujemy za Waszą gościnę, za Waszą niezwykłą życzliwość i zostańcie z Bogiem. Dziękuję.